Do podzłotoryjskich Uniejowic jedziemy na spotkanie z jednym z najsłynniejszych rolników w Polsce, Grzegorzem Bardowskim, który w popularnym programie telewizji publicznej Rolnik szuka żony znalazł tę jedyną Anię, z którą dziś stanowią szczęśliwą rodzinę 2 plus 1, bo w grudniu ubiegłego roku na świat przyszedł ich synek Jaś. Przygody z kamerą Grzegorz jednak nie porzucił, mało tego, dziś razem z Anią mają na YouTube własny kanał Bardowscy. Na którym ich agroprodukcje mają po kilkaset tysięcy wyświetleń. Grześka coraz częściej nie ma w domu, a to oznacza, że jesteśmy w trakcie żniw. Rzepak mamy w połowie wykoszony, po którym tutaj we wrześniu zasiejemy pszenicę o zimą. Do gospodarstwa bardowskich trafiamy w samym środku żniw. Większość prac już wykonanych, ale mnóstwo jest jeszcze do zrobienia. Grzegorz na swoich 100 hektarach pola uprawia pszenicę, rzepak i buraki cukrowe. Ile czasu trzeba spędzić w polu kombajnem, żeby zebrać taką ilość, jaka tu jest? No i właśnie jaka to jest ilość? E, tutaj jest około 450 ton może nasypane, około 500. E, ile trzeba spędzić? E, no akurat to zależy od wydajności kombajnu. E, w moim przypadku no to jest od 10 do. Do, do, do 15 hektarów dziennie. Pracy w polu jest dużo, ale małżeństwo znajduje czas także na swoje edukacyjne filmiki, z których dowiedzieć się można nieco o magii rolnictwa. Czyli na przykład jak zamienić słomę w 1000 zł, jak mądrze zadbać o glebę po żniwach, czy chociażby jak stumingować traktor. Od kilku miesięcy musiałam słuchać marudzenia mojego męża, który chciał podkręcić moc w naszym ciągniku w John Deerze. Ale, oczywiście, z tym tematem nic nie zrobił, więc ja wzięłam sprawę w swoje ręce. Wygląda na to, że Ania spisała się na medal, bo mąż z efektów jest zadowolony. Do poprzedniego stanu nie wrócimy. No jest lekko podkręcona moc. Powiem szczerze, że jeszcze takich wyników zebranych wszystkich nie mam. Dopiero właśnie tutaj te prace pożniwne no pokażą, czy faktycznie udało się zaoszczędzić tutaj paliwo. Jest większa moc, będą i oszczędności, ale to nie wszystko, bo. Klima jest, w ciągniku jest, w kombajnie jest, chodzi, ale nie chłodzi, niestety. Mimo wszystko, Grzegorz zakasał rękawy i swoje hektary skosił szybko i sprawnie. Mimo to, na pole wrócić musiał dość. Szybko coś zdziwiło nieco rolnika żonę. Dopiero co wykosiłeś tutaj zboże, nie sądziłam, że tak szybko będziesz tutaj coś robił. No właśnie w tym roku postanowiłem wspomóc mineralizację słomy i resztek pożniwnych. W jaki sposób? E, sposobów jest tak naprawdę kilka. Taki najpopularniejszy to zastosowanie azotu, który ma swoją wadę. Rozleniwia mikroorganizmy i bakterie glebowe. Mogę ci to pokazać na takim fajnym przykładzie, jakbyś mi ugotowała trzy obiady. Ja bym je wszystkie naraz zjadł, no i później miałbym coś robić. To by było bardzo ciężkie. Uspokajamy, że Ania o linie męża dba i trzech obiadów naraz mu nie serwuje. Nie ma czasu, bo jak widać w jednym z filmików, żadnej pracy się nie boi. I tak życie szczęśliwie upływa Bardowskim na roli. I choć synkiem Jasiem jeszcze się nie pochwalili, to dumny Tato zapewnia, że pierwsze kroki postawił nie tylko na polu, ale skierował już nawet do traktora. Jak zechce pójść w ślady ojca, to niebawem będzie szukał żony.